wspominam moich kolegów i koleżanki z Wadowic, Halinę Królikiewiczówną, Kwiatkowską. Wspominam też Zbyszka Siłkowskiego, nieżyjącego w tym domu. Domu, który należał do państwa Homme. Wiele wspomnień. W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. To jest łatwiej wyśpiewać niż wykonać. To już raz słyszałem w Gorzowie. To już raz słyszałem w Gorzowie. Daj Boże, żeby się spełniło. A więc tam jest ulica Mickiewicza, tam jest Zatorska, tak? Tu jest Krakowska. Tam jest dawny zbożny rynek. Dawny. A tam jest Choczenka. A tam za nami jest Skawa. Tutaj była księgarnia Foltyna. Jest jeszcze? Nie. W tamtym domu mieszkał Jurek Klugier. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy to wszystko wytrzymali. Te kremówki po maturze. Tam od gimnazjum w górę idzie ulica Słowackiego. A tu Karmelicka. Dalej jest park. Park Tumwio. Towarzystwo Utrzymania Tumwio. Miasta i okolicy Wadowic, tak? Nie zapomina się tak łatwo. A tu jest ulica Taczeńska. Dla mnie jest cmentarz. Potem jest parafia świętego Piotra. Potem jest za parafią świętego Piotra, jest Gorzeń, czyli dzwonek.
Gorzenia schodzi się do Skawy, po drugiej stronie jest Góra Jaruszowska. I tak dalej, aż pod Kalwarię. No. Za Kopcem jest Kleca Dolna. Za Klecą Dolną jest Kleca Górna. Za Klecą Górną jest Barwałt. Kalwaria Zebrzydowska. Już. No, dość tych wspominań. Ten dom należy od pani Marii Łodzińskiej. Przy ulicy 3 Maja były koszary 12 Pułku Piechoty. No, kończmy powoli. A ten dom był dla mnie szczególnie gościnny. Tu miałem prymicję poświęcenia kapłańskich i biskupich i kardynalskich. Wiele razy w domu państwa Chomów, czyli Zbyszka Siłkowskiego. Codziennie ich wspominam. Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Ten dom, gdzie mieszkałem, należał do pana Chaima Bałamuta. Nie wiem, co się z nim stało. Myślę, że już nie żyje. Wiem, że Żydzi Wadowiccy przeszli przez ciężkie próby i wielu zginęło w gettach i potem w obozach. W ramach akcji eksterminacyjnej rządu hitlerowskiego. Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać. I tak dość dużo pamiętam. Bo się porządnie uczyłem w szkole. Jeszcze się uczyłem łaciny, jeszcze się uczyłem greki. Wy wiecie, co to jest? Coś wspaniałego. No, będziemy kończyć.
A wy jeszcze gracie teraz, macie teatr amatorski w Sokole. Macie teatr amatorski w Sokole. Tamto był świetny. Rozpoczyna się obrzęd koronacji obrazu Matki Bożej. Do Ojca Świętego podchodzą dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej, Agnieszka i Tomek. Niosą korony do poświęcenia.